przede mną największy przyjaciel systemu GACA. Kiedy zaczęła się ta przyjaźń? Tą współpracę, można powiedzieć, z Konradem zaczęliśmy 10 lat temu, a tak naprawdę znamy się już dużo, dużo wcześniej, z czasów jeszcze, gdzie Konrad startował w kulturystyce. No i kiedyś poprosił mnie, czy bym akurat nie pomógł mu w promocji jego przedsięwzięcia. To, że akurat w tamtych czasach ja już byłem, powiedzmy, mistrzem świata raz, drugi, strąkłanie to jakieś przebicie medialne miałem, no i troszeczkę mu pomogłem. Zaczynał w małej salce, gdzie kilka sztang było, no i tak po trochu, krok po kroku zaczynał i to tak z roku na rok było 20, 30, 50, 100 osób, aż rozrosło się do takich rozmiarów, jak widać. No i przeleciało ładnych kilka lat, 10 lat. Lata latami, ale dla mnie robią wrażenia takie osoby jak Borkowski. Pamiętam 3 lata temu dokładnie to było. Siedzimy w Warszawie, jest tam ze 100 osób na scenie, a on sobie na tej scenie zamiast stać, on siedzi. Ja mówię, dobra, wstawaj, co ty tutaj robisz? Mówi, Pudzian, no nie mogę, mi to bierzcie za robotę. No i dzisiaj chłop godny podziwu. 90 parę kilo z 260, więc kawał dobrej roboty Konrad robi. Tak, ale widziałeś też te piękne kobiety dzisiaj, jakie ciała, jak odchudzone. No zgadza się, jest przez te 10 lat miałem okazję zobaczyć kilka fajnych kobietek, które tak naprawdę przed tym odchudzaniem całym, wiadomo, że każdy facet jest wzrokowcem, no i tak trochę nie zwróciłby uwagi, wiadomo, że każdy facet patrzy na atrakcyjną, szczupłą w miarę kobietę, no a wcześniej te kobiety były trochę, no wiadomo o co chodzi, nie będę głośno tego mówił, a dzisiaj godne uwagi i zawieszenia męskiego oka.